Cześć, dzień dobry wszystkim na naszym kanale. Witam. Dzisiaj opowiem Wam o trochę innych numizmatach, nie z tej najwyższej półki, nie tych unikalnych, które dajemy na nasze aukcje. Dostajemy je z całego świata i przekazujemy właśnie na te wyjątkowe wydarzenia numizmatyczne. Dzisiaj opowiem Wam trochę o złotych monetach lokacyjnych. Wybraliśmy kilkadziesiąt najpopularniejszych i najciekawszych, najchętniej kupowanych monet lokacyjnych ze świata. W dzisiejszym odcinku wybrałem właśnie tutaj, uważam, że numer jeden, jeżeli chodzi o inwestycje, czyli Dukacik nowego bicia 1915 Austria. Oczywiście na awersie znajduje się Franciszek Józef w wieńcu laurowym, imperator Austrii, z tyłu mamy herb Habsburgów i oczywiście datę 1915 na górze. Jest to moneta, która waży tyle, co powinien ważyć najstarsze dukaty na świecie, czyli 3,49 grama próby 986. Próba jest ta niezmienna, czyli jeżeli położymy tego dukata, czy dukata Zygmunta Starego, który kosztuje dzisiaj 500 000 złotych, to będzie ta sama wartość. Znaczy ta sama, przepraszam, wartość w gramach, natomiast wartość nie ta sama. Ile taka moneta kosztuje? Taka moneta dzisiaj kosztuje około 1030-50 zł, w zależności. Akurat w tym momencie jest bardzo duże zapotrzebowanie na te monety, a Austria wstrzymała bicie tych monet. Nie wiemy, kiedy to się zmieni, jakieś mają tam problemy techniczne w mennicy, z tego, co tutaj wszystkim mówią. Nie można ich zamawiać w mennicy, więc takie monety dzisiaj są bardzo pożądane i chętnie kupowane przez kolekcjonerów i inwestorów. Złoty dukacik, lub często nazywany po prostu dukacikiem, są jednymi z najpopularniejszych złotych monet inwestycyjnych lokacyjnych na świecie, a głównie w Europie. Pamiętajcie, że jeden dukat nie ma nominału. Jak widzicie tutaj, w przeciwieństwie do 4 dukatówki, którą pokażę za chwilę tutaj na obok na... Zobaczcie, jak wygląda 4 dukatówka i 1 dukatówka. Mamy 4 dukatówka i 1 dukatówka. Czym się różni po lewej moneta? To jest 4 dukatówka, możecie obejrzeć ją na innym filmie, tam opowiadam o niej dokładnie, a to są dokładnie to samo, tylko pomniejszone czterokrotnie, czyli jeżeli mamy 4 takie monety, da nam tą jedną dużą dokładnie. Jeżeli wrzucimy na wagę, wyjdzie to samo. To jest 4 dukatówka, to jest 1 dukatówka. 1 dukatówka, przeciwieństwie do 4 dukatówki, jak zwrócicie uwagę, ta 4 dukatówka ma nominał 4. Mamy tutaj czwórkę pod herbem. Ta moneta jednodukatowa nie ma nominału. Czyli jak widzicie, nie wszystkie monety lokacyjne mają nominał. Zostało to specjalnie określone, żeby w ten sposób ustalać wartość tylko bazując na wadze tej monety. I w tym przypadku bazujemy na 3,49 próby 986. Dukaciki są chyba najczęściej wybierane ze względu na swój oryginalny wygląd oraz jako jedna z pierwszych monet, która tak fajnie odwzorowuje tego dukacika bitego u nas już w Polsce, akurat od połowy XVI wieku. Za granicą proszę pamiętać, że te monety są również bardzo rzadkie, tylko z innych roczników. 1915 akurat jest nowym biciem. Te monety były bite już od XIX wieku do dzisiaj. Te monety do dzisiaj są bite wciąż z datą 1915, czyli nowe bicie. Stare bicie zaczyna się od 1914 włącznie w dół. Czyli jeżeli mamy dukata 1913, to on już nie jest warty 1020 zł, tylko potrafi kosztować i 3000 zł. Czyli pamiętajcie, jeżeli macie takie dukaty, no, nie nowego bicia, tylko właśnie z tych innych dat, no to macie monetę bardzo rzadką, znaczy rzadką lub bardzo rzadką i można śmiało ją przekazać na aukcję, ponieważ jest to trzykrotność wartości złota. Co jeszcze o monecie? Dlaczego jest tak chętnie wybierana? To jest chyba moneta, która jest najchętniej kupowana u nas na chrzciny, na komunie, na urodziny, na prezenty wigilijne przez klientów. Dlaczego? Dlatego, że jest jedną z tańszych monet, która jest na rynku. Tańszych, ciekawostka. Ta moneta jeszcze 2 lata temu była do kupienia u nas za około 550 zł. Dzisiaj sami za nią zapłacimy około 960 zł, a sprzedamy za 1020-1050 zł, w zależności od ilości.
Więc jak widzicie, ona dość mocno podrożała. Oczywiście to nie tylko ona, to spowodowane jest ceną złota i brakiem dostępności małych monet z starymi datami, czyli przedwojennymi. Pamiętajcie, że jest to złoto lokacyjne, czyli złoto lokacyjne gwarantuje nam to, że jest ta wartość, znaczy ten przedmiot jest zwolniony z podatku VAT oraz podatku dochodowego, o ile sprzedaż nastąpi po upływie pół roku od zakupu. Czyli jeżeli kupiliśmy taką monetę w styczniu, możemy spokojnie już sprzedać ją w lipcu bądź sierpniu i nie odprowadzimy wtedy żadnego podatku, ponieważ jest to sprzedaż, która nastąpiła po pół roku. Te monety, jak ile wynosi spread na nie, prawda? Bo na pewno już wiecie o tym, że czym mniejsza moneta, tym spread jest większy. Tutaj również spread jest większy, ponieważ moneta jest mała i spread wynosi około 10%, czyli w przeciwieństwie do monet uncjowych, gdzie spread wynosi tylko od 5 do 7%, no do 6%, od 5 do 6%, 7% to będzie w przypadku jakichś tam Krugerrandów. Natomiast tutaj to spread wynosi 10%, więc jak widzicie, ten spread jest trochę większy, natomiast test za nie się więcej płaci, więc to się wszystko ładnie wyrównuje. Monety są bardzo chętnie zbierane i bardzo chętnie kolekcjonowane przez tutaj, można powiedzieć, inwestorów, kolekcjonerów. Jeżeli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszamy do nas, do firmy, bądź tutaj kontaktować się przez maila, bądź telefon. Wszystkie informacje znajdziecie na niemczyk.pl. Zapraszamy też do obejrzenia innych naszych filmów na naszym YouTube, ponieważ jest tam tego bardzo dużo i w innych odcinkach zobaczycie inne monety numizmatyczne, o których opowiadam, ale również to tych inwestycyjnych, gdzie głównie to ile kosztuje, gwarantuje zawartość złota w monecie. Dzięki bardzo i do zobaczenia.